Rozstanie szczęśliwej pary to zawsze tragedia. Newtonie, co to za wisiorek? Jest taki niezwykły. O, dobrze, więcej go nie dotknę. Co mamy w TV? Ta reklama jest bardzo ciekawa. To nowa królewska karma dla twoich czworonożnych przyjaciół. Twój pies poczuje się jak król. I przygotuj się na królewskie niespodzianki. Co jest z nim nie tak? To była miłość od pierwszego wejrzenia. Newton ciężko pracuje, surfując po sieci. Wygląda na to, że znalazł to, czego szukał. Wydrukuj. Dokładnie tak. To zdjęcie mysi. Zawsze będziesz obok mnie, kochana. Nieważne, że to tylko zdjęcie. Dzień dobry. Tak, słucham. Tata rozmawia nawet podczas mycia zębów. Newton, obudziłeś się? Twoja kolej na umycie ząbków. I to królewską pastą do zębów. Tak, kolego. Twój uśmiech jest tego warty. Muszę się dowiedzieć, co kryje ten wisior. Wstępnie go otworzę. Co? Nie tak szybko. Wisiorek jest pod moją ochroną. Newton naprawdę docenia ciężką pracę ochroniarza. Newton ma pilną sprawę do załatwienia. Musi napisać list miłosny i zaprosić swoją bratnią duszę do najlepszej restauracji w mieście. Miejsce jest doskonałe. Brawo, Newtonie. Kwiaty i świece. Ale gdzie jest mysia? Czy jesteś gotowy złożyć zamówienie? A, rozumiem. Dam ci czas. Newton już czeka godzinę. Ale to wszystko na nic. Nikt się nie pojawił. O, takie smutne. Newtonie, czeka cię wyśmienity lunch. Włoskie ciasto truflowe. Wykwintny napój? Nie, nie masz apetytu. Kochanie, jestem głodny. O, deser. Pięknie pachnie. Jak myślisz, co stało się z Newtonem? Napisz w komentarzu. Z kim rozmawiasz? Z nikim. Nieważne. Mysiu, pewnego dnia się spotkamy. Co? Właściciel? Czy to był tylko sen? Newtonie, czemu się tak smucisz? Przytulę cię. Newton naprawdę cierpi z powodu nieodwzajemnionej miłości. O, a to zaskoczenie. Hej, kolego! Dzisiaj jesteś jakiś nieswój. A, wiem, to wszystko przez różową kołderkę. Czuję twój ból. Złota poduszka będzie dla ciebie o wiele lepsza. A pieniądze sprawią, że będzie wygodniejsza. Ach, uwielbiam ten chrzęszczący dźwięk. Chodź tu, kolego. Dzień dobry, doktorze. Wejdź. Posłuchajmy bicia serca. W porządku. Jest zdrowe. Dziękuję, doktorze. No to co mamy zrobić? Dzień dobry. Hej, jestem terapeutą. Chodź, czekaliśmy na ciebie. Czy to jest klient? Zostawcie nas samych. Chciałbym porozmawiać jeden na jednego. Newtonie, zaczynamy.
To jest straszne. Nie potrzebuję waszej kasy. Odchodzę! To więcej niż mogę znieść! Co on mu powiedział? Zakupy zawsze dodają mi otuchy. Mam nadzieję, że tobie też pomogą. Wybierzemy dla ciebie coś specjalnego. Poważny niebieski, łagodny róż, tajemniczy fiolet. Rozumiem, wybrałeś muszkę. Poczekaj. Oddzwonię do ciebie. Newtonie, znowu jesteś smutny? To twoja ulubiona zabawka. Nie. A piłka? Też nic. Mam pomysł. Cześć, potrzebuję profesjonalisty. Jestem profesjonalnym futbolistą. Newtonie, patrz! To jest takie fajne, prawda? Wygląda na to, że to kiepski moment. Zagramy? Pewnie! Jestem wielkim fanem! Na Jarku spoczywa wielka odpowiedzialność. Cała światowa gospodarka zależy od tych papierów. Potrzebujemy twojej pieczątki. Zobaczmy. Wszystko jest dobrze. Chwileczkę, gdzie jest moja pieczątka? Wiem. Newtonie, przez jakiś czas ty będziesz moim asystentem. A twoja cenna łapka będzie pieczątką. Wyszło doskonale. Jak mam cię pocieszyć, Newtonie? Wiem. Czy to cyrk? Newton, mam dla ciebie niespodziankę. Profesjonalny żongler może pocieszyć każdego. No, poza smutnym Newtonem. Brawo! O, Newtonie! Następna próba. Podoba ci się? Też nie. No to jeszcze jedna próba. Popisowy przewrót. O! Wow! Naprawdę, Newtonie? Przepraszam. To na nic. Wszędzie musi być czysto. Ach, złoty kurz jest wszędzie. I tutaj, i tam. Jesteśmy na miejscu, Newtonie. Spodoba ci się. Jaką fryzurę sobie życzysz? O nie, to on się stylizuje. Rozumiem. Na chwilę zdejmiemy obroże. Zaraz wszystkiego się dowiem. Stój! Ręce przy sobie. I wyjdź. Dobra. Zacznijmy. Czas na kąpiel Newtona. Gotowy? To twój ulubiony złoty szampon. Więcej? Wisiorek. Co to? Daj łapkę w górę i kliknij w dzwonek. Złota kąpiel sprawiła, że Newton jasno świeci. Chodźmy, kolego. Cześć, sąsiadko. Też wychodzisz? Mysia uwielbia przebywać na zewnątrz. Czy to ona? Była tu cały czas? Newtonie, co się dzieje? Pierścionek zaręczynowy? Jest dla mysi. Mówi tak. To szczęśliwe zakończenie. Czy podobała ci się nasza opowieść o nieodwzajemnionej miłości Newtona? Napisz nam, czy chciałbyś zobaczyć dalszą część tej historii. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych przezabawnych filmików.
Ad trum trum.